Witam w drugiej części w serii filmów, w których mam zamiar zbudować zegarek na przekaźnikach, który godzinę będzie wyświetlał na wskaźnikach jarzeniowych, potocznie zwanymi lampami Nixie. Na ten moment buduję prototyp licznika, jaki w tym zegarku będzie wykorzystany, celem sprawdzenia, czy taki licznik nadaje się i spełnia swoje założone zadanie. I w tym momencie już są tutaj przymocowane elementy. Poprowadzone są już pierwsze przewody, to są bieguny zasilania plus i minus. I na ten moment lutownica jest już ciepła i będziemy lutować dalszą część tych obwodów. Oczywiście nonsensem byłoby nagrywać i pokazywać lutowanie każdego jednego przewodu, dlatego w tym momencie nagrywam już moment, kiedy część przewodów została przylutowana i po prostu lecę dalej. W tym momencie według tabeli połączeń jestem na etapie połączenia przekaźnik 0 nóżka 13 do przekaźnik 2 nóżka 16. Nóżka 16 przekaźnika 2 to jest ta nóżka. Troszkę cyny. Troszkę kalafonii. Trzyma się, siedzi, jest dobrze. Tak powinno być. Zaginamy. Potem to trzeba będzie wszystko elegancko jeszcze powiązać. I następny jest przewód 2.13 do 4.16. Jego chyba tu już wcześniej zacząłem montować. Akurat w jego przypadku tak. On jest już tu zamontowany. I następny jest przewód 6.13 do 0.16. Akurat nie mam przygotowanego przewodu na ten rozstaw, więc muszę go najpierw sobie dociąć, co oczywiście zrobię już poza kadrem. No cóż, w tym momencie to już jest moment, w którym jesteśmy bliżej niż dalej. Zostało tak naprawdę do połączenia jeszcze raz, dwa, trzy, cztery kawałki przewodów, przy czym trzy z nich są to już tylko połączenia ze sobą cewek, a czwarty z nich właśnie oto, a w zasadzie pierwszy nawet. W tym momencie musi trafić jeszcze do dwóch swoich końcówek. To jest przekaźnik Z nóżka 13. Nieco cyny, nieco kalafonii. O, to jest przygotowane. Jeszcze tylko koszuleczka. Hop. I teraz tutaj na dole jeszcze. Spokojnie, to tylko kombinerki. Tutaj nóżka 14, ponieważ przyjąłem zasadę, że nóżki o parzystych numerach są bez koszulek, to nie będziemy koszulkować. Cyna już na tej nóżce jest, więc z odrobiną kalafonii powinno dać się to przylutować. Co niniejszym uczyniłem. Nóżka się trzyma. Także tam jeszcze do ginania. Także jeszcze trzy przewody i będzie można rozpocząć proces ich tutaj porządkowania, żeby jakoś trzymały ład. I to zobaczymy za chwilę. W tym momencie już przewody są powiązane. No może nie jest to zbyt piękne, ale jak na potrzeby prototypu, to absolutnie wystarczy. Skoro już wszystko polutowane, a ja pokazałem, jak to wyglądało z tyłu, no to wypadałoby też popatrzeć na widok z przodu. Tutaj już fizycznie wszystkie elementy widoczne od przodu, ładnie oznaczone. Mamy nasze przekaźniki licznika 0, 2, 4, 6, przekaźniki W i Z i przekaźnik CK, który sobie cyka, jak to już powiedziałem na poprzednim filmie. Tutaj są te dwa oporniki, które będą służyły... No to ja je spróbuję bardziej doświetlić. Tak, teraz chyba są ciut lepiej widoczne. Chociaż widać brud na tym. Ech, paluchy. O, jeszcze gorzej. Jeżeli widać brud, to znaczy, że trzeba zmienić kąt oświetlenia i wtedy go nie widać. Tutaj jest nasza płytka, oporniki od tego dzielnika impulsów i gniazda na zasilanie. No takie bananowe tutaj, laboratoryjne, jak to niektórzy mówią, żeby szybko szło zasilanie tutaj wpiąć, czy też wypiąć. Ciekawostką, powiem szczerze, jest to w sumie coś, czego w kinie wcześniej nie grali. No to mamy tutaj zamontowany przycisk.
Oczywiście jest to typowy przycisk stosowany w windach. Zresztą tak samo jak ta cała skrzynka i przekaźniki. Tyle, że jest zamocowany tutaj właśnie pomiędzy przekaźnikami. A dlaczego tak? No żeby był pod ręką, no. Przecież po co go montować w oddzielnej obudowie, skoro jest tylko jeden i współpracuje w roli prototypu tutaj z tym układem. Tak naprawdę jedyna rzecz, która pozostała nam do szczęścia, jest to uruchomienie zasilania i sprawdzenie, czy układ ten działa. Podłączamy sobie zasilanie. Troszkę je tam zawinę, żeby nam się ten kabel tutaj nie pałętał. O. Załączamy napięcie. No właśnie. I co? Na ten moment ładnie widać, że nasz dzielnik impulsów pracuje. Co to się oznacza? Przynajmniej ta część naszego układu na pewno spełnia swoje założone zadanie bez problemu. Gorzej, jeżeli chodzi o nasze przekaźniki, ponieważ zauważyłem, że nie wzbudził nam się ten przekaźnik, mimo że powinien. To znaczy, że prawdopodobnie pomyliłem się podczas montażu i nie pozostaje nam nic innego, jak w tej chwili sprawdzić, co jest tego powodem, gdzie jest ten błąd. Na początek powinien był wzbudzić się przekaźnik 0. I powinien on to zrobić w takim obwodzie, więc właśnie te ze styki za chwilę obejrzymy. Robię to pierwszy raz, także tutaj poza kadrem nie przygotowałem absolutnie tego błędu, nie znalazłem jeszcze jego przyczyny, więc tak naprawdę nie wiem, co za chwilę nagram, ale cokolwiek to będzie, no to już niech zostanie na zawsze na wizji. Pierwszy mamy zestyk 31 przekaźnika 2. Przekaźnik 2 to jest drugi od góry. Zestyk 31 to jest, mówiąc potocznie, prawy górny i tutaj widzę, że bez problemu wchodzi do niego czerwony przewód, czyli plusowy biegun zasilania. Od niego odchodzi taki oto przewód i powinien on dążyć do zestyku 31 następnego przekaźnika. I też tak widzę, że tutaj się dzieje. Tutaj jest kolejny przewód, który dochodzi do zestyku 31 dolnego. Przekaźnika, to tak na wizji może to nie widać, ale jak ja sobie tym przewodem, no może i trochę widać, tak jak go sobie tutaj majtam, to w ten sposób wiem, że to jest ten, a nie sąsiedni, mimo że wszystkie mają taki sam kolor. Ostatnim podejrzanym może być tutaj ten przewód, któryś z nich, ponieważ one powinny prowadzić do przekaźnika 0. Tutaj jest przewód, tak, on prowadzi tutaj wyżej. Tu nam się ładnie rusza i jest to ten przewód. Patrzę drugim okiem na schemat i wszystko nam się ładnie zgadza. I on tutaj prowadzi w górę i widzimy, że to jest nóżka 1 przekaźnika 0, czyli to nie jest powód tego, że coś nie działa. Okazuje się bowiem, że wszystko jest dobrze polutowane. No. W takim razie na myśl przychodzi jeszcze jedna przyczyna, czyli niekontaktujące styki. Te przekaźniki oczywiście nie są nowe, przez jakiś czas stały nieużywane i w związku z tym może się okazać, że nie do końca przez to przewodzą. Załączam napięcie i spróbujemy sobie teraz kawałkiem papierka sprawdzić, czy te styki na pewno dobrze przewodzą. Są to styki 31-32 w przekaźnikach 2, 4 i 6, więc spróbujmy. O właśnie, i w tym momencie już za pierwszym razem przy przekaźniku 2 przekaźnik 0 zadziałał tak jak powinien, czyli to po prostu było to, że nasze styki
No pewnie tam się jakaś warstwa tlenku zrobiła na wierzchu albo kurzu. No z racji wieku i braku roboty, no przestały przewodzić. Sprawdźmy zatem, czy licznik teraz działa prawidłowo. Coś jeszcze chyba nie do końca. Tak, widzę, że zlicza od razu o 2. Tutaj przycisk widzę też ma jakieś problemy z działaniem. Mam nadzieję, że jak to chwilę popracuję, to problemy z tymi stykami się zniwelują. Mniej więcej próbuję znaleźć, co jest przyczyną tego, że dobrze nie działa, więc wsadziłem tutaj papierek w ten zestyk. Mianowicie jest to nie ten zestyk 1718 i on doprowadzi napięcie do przekaźnika 4. No ale tutaj powinien być zwarty też ten zestyk, który sprawi, że te dwie cewki będą połączone przeciwsobnie i on, mimo bycia pod napięciem, nie powinien się wzbudzić. Zobaczmy zatem. Przekaźnik 0 jest wzbudzony, wzbudzamy przekaźnik W. No i nam się przekaźnik 2 ładnie wzbudził. Ale jeżeli ja wyjmę ten papierek, o proszę, a przed chwilą nie działało tak jak powinno, a teraz widzę, że zaczęło. Dobrze, jeszcze raz spróbujmy. Tak, już nie działa tak jak powinno. Jeszcze raz wsadzę ten papierek tu, gdzie był. Przekaźnik 0 się wzbudził. Teraz przekaźnik 2. Przekaźnik 4 powinien zostać odwzbudzony, a jeżeli wyciągnę ten papierek, dokładnie. Przekaźnik 0 powinien nie pozwolić, żeby tak się stało, więc pozostaje mi teraz obejrzeć znów połączenia i sprawdzić, czy tam jest tak, jak być powinno, a jeżeli nie, to dlaczego. Zobaczmy, czy ten zestyk, który zwiera te dwie cewki ze sobą, znaczy ich, że tak powiem, na schemacie lewe końce, no to jest to zestyk przekaźnika 0, numer 2122. I ja teraz zobaczę, przepiszczę, czy tutaj jest kontaktowanie przejście. Poza kadrem teraz tutaj, o tam, łączę się z zestykiem 21 przekaźnika 0 i ten zestyk jest na stałe wpięty z nóżką 1 tutaj, tak, słyszymy, że piszczy. Natomiast ta nóżka, nie, tutaj jest dość ciasna, to ja tak dla pewności ją ściągnę i tu się przytknę, powinna być ze stykiem 22. No i już mamy błąd, ja dotykam nóżkę 22 i ona nie piszczy, czyli problem tego, że to nie działa, nie leży w projekcie, a niezgodności projektu ze stanem faktycznym. W takim razie dobre pytanie, skoro i tu jest przewód przylutowany. No właśnie. Z drugiej strony, no niby tutaj teraz poruszam tym przewodem. Czyli tak jakby byłoby to dobrze polutowane. No przedzwońmy to jeszcze raz. Bo się okazuje, że przy tak prostym prototypie prostego 4-bitowego licznika już zaczynają się dziać cuda. A ja już widzę chyba, co to dokładnie są za cuda. Proszę bardzo, tak zwany zimny lód. Nie wiem, czy to jest tu dobrze widoczne. O, proszę się przyjrzeć. Zdecydowanie zimny lód, więc
nic innego jak załączyć lutownicę i poprawić to lutowanie. To jest właśnie swoją drogą taka specyfika tego układu. Czyli popatrzmy sobie jeszcze raz na schemat, tak? Czasami projektuje się układy, w których przerwa w jakimś obwodzie, czyli gdybyśmy na przykład mieli zimny lód, czy też ucięli jakiś przewód, spowoduje, że jakiś kolejny przekaźnik nie zadziała. Natomiast taką metodę, jaką ja tutaj wybrałem, czyli właśnie zestyk, który łączy przeciwsobne cewki i sprawia, że ten przekaźnik się nie wzbudzi, no tutaj działa to odwrotnie, czyli urwanie jakiegoś przewodu, czy niedolutowanie go spowoduje, że właśnie coś, co nie powinno, zaczyna działać. Przewód dolutowałem, przyłożę jeszcze raz piszczałkę. Nie dotykam oczywiście przewodów, tylko nóżek przekaźników, także w tym momencie nie ma problemu. Okazuje się, że piszczy. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że ten przewód właśnie nie przewodził, bo gdyby zdarzyło się tak, że ten zimny lód no, działa, nie działa, działa, nie działa, ponieważ te przekaźniki, które się trzęsą, to faktycznie no, po jednym zadziałaniu by przestał kontaktować, po tym jak ten przekaźnik by się tam w innym obwodzie poruszył, to znowu by zaczął i byłoby tak po prostu nie wiadomo, co by się działo. Na szczęście tutaj bez problemu doszliśmy do przyczyny. No cóż, kolejne próbne uruchomienie. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Na razie nie udowodniliśmy, że licznik jest zły ze względu na projekt, a jedynie na razie nie do końca zgodność projektu z stanem faktycznym tutaj dała się we znaki oraz zimny lód w sumie nawet bardziej. No i ten nieszczęsny przycisk też chyba wymaga serwisu. Obserwuję teraz pracę tych przekaźników i wygląda na to, że wszystko działa. Proszę też zwrócić uwagę. Na przykład przed chwilą był to przekaźnik drugi, czyli w momencie jak mieliśmy, na przykład, może inaczej, ja jeszcze raz zrobię cykl. Teraz mamy wzbudzony przekaźnik 0. Jak nacisnę przycisk, to wzbudzi się przekaźnik drugi, natomiast przekaźnik czwarty nie, ale przez jego obie cewki popłynie prąd, tylko w przeciwnych kierunkach. I proszę zwrócić uwagę na jego kotwicę. No może w jego przypadku akurat jest to mało zauważalne. Na pewno było to widać na przekaźniku drugim i teraz to zaobserwujemy na 100%, już jestem pewien. Tak, przekaźnik drugi tutaj wyraźnie no, zrobił pewien ruch. To oczywiście, proszę zobaczyć, ja takim długim kawałkiem wykałaczki bez problemu tą kotwicę tutaj odciągam, czyli ona tak naprawdę ma jakąś tam minimalną moc. To jest oczywiście w związku z tym, że na tych przekaźnikach te cewki nie są identyczne i po połączeniu w identyczne napięcie nie dają równych 0 amperozwojów zbiorczo, tylko jakieś tam delikatne, ale one są dużo poniżej napięciu zadziałaniu, więc to jest tylko taki efekt wizualny, który jak widzimy absolutnie nie popycha nam styków, ile tu trzeba więcej siły użyć, żeby to dopiero nastąpiło. Proszę bardzo, wygląda na to, że licznik działa. Jeszcze raz wyłączymy zasilanie, załączymy. O, to będzie najprościej. Tak, na dzień dobry, ładnie wzbudza nam się już przekaźnik 0, żeby zinicjalizować stan licznika. I popatrzmy. W tym momencie mamy w liczniku 0. Jeżeli wcisnę przycisk raz, to załączy się przekaźnik 2, więc te razem będą oznaczać cyfrę 1. Oprócz tego działa tutaj nam ten dzielnik impulsów pełniący jednocześnie rolę pomocniczą do tych przekaźników oraz przekaźnik CK, który nam powiela styki przycisku oraz tutaj jeszcze raz pokażę schemat oraz przede wszystkim sprawia, że te zestyki działają mniej więcej w tym samym czasie, oczywiście względem czasu działania tych przekaźników. No mówiąc w skrócie, gdyby te zestyki się zamykały
ze zwłoką, załóżmy na to kilku sekund, czy inaczej, no, rzędy wielkości większą niż czasy działania przekaźników, no to ten dzielnik impulsu w tym momencie przestałby pracować prawidłowo, no ale skoro tak się ten przekaźnik to eliminuje, zresztą mogę to nawet jeszcze w ramach ciekawostki zasymulować. Któryś z tych ze styków powinien wprawić go w oscylację, a drugi... O właśnie. A drugi nie robi nic. Tak naprawdę układ jest tak skonstruowany, że gdybyśmy zamykali najpierw ten, potem ten, a w odwrotnej kolejności rozłączali, to działałoby na pewno prawidłowo, więc można to skonstruować, ten dzielnik impulsów, przy znanej i właściwej kolejności załączania ze styków, bądź przy załączaniu ich w krótkim czasie. W przeciwnym razie mamy taki efekt. A czy nasz licznik po lewej też pracuje? Niestety okazuje się, że nie, ponieważ jest to zbyt krótki czas, by mógł zadziałać. Tak, mamy w tym momencie zarejestrowaną liczbę 1 i sprawdźmy, czy da się zarejestrować liczbę 2. Tak, przekaźnik 0 się odwzbudził, co jest jednoznaczne z zarejestrowaniem liczby 2 w rejestrze, w liczniku. Liczba 3, czyli ta pomiędzy 2 i 4, no to są te dwa przekaźniki razem wzbudzone. Zgadza się. Liczba 4 to jest sam przekaźnik 4. Liczba 5 to przekaźnik 4 z przekaźnikiem 6. Liczba 6, no to sam przekaźnik 6, natomiast liczba 7, no to jest przekaźnik 6 i przekaźnik 0. I potem wracamy do zera. Wszystko ładnie, cyklicznie się zamyka. Widzę też, że już nasz przycisk zaczął działać prawidłowo. No, on też miał, no, rok przerwy ponad. Ponad rok przerwy, jak to nie pracowało. Same przekaźniki nawet jeszcze dłużej. Oczywiście jeszcze jest jeden aspekt, który musimy sprawdzić, czyli nasze oporniki. One są lekko ciepłe. Jakby to opisowo powiedzieć, gdyby to była herbata, to już szedłbym z nią do mikrofali. To znaczy, że absolutnie spełniają swoją rolę. Skoro przekaźniki działają, to znaczy, że ten opór nie jest za duży, a skoro oporniki mogę bez problemu dotknąć, i nic przy tym złego nie krzyczę, no to znaczy, że ich temperatura jest absolutnie w normie i nie przegrzewają się. Zresztą z obliczeń wcześniej też mi wyszło, że te oporniki tutaj będą jeść zdecydowanie poniżej 2 W. Nie pamiętam teraz wartości. Jeżeli kogoś interesuje, oporniki mają równe 2 kOhmy i są zasilane napięciem około 48 V. Oczywiście nie przez cały czas, ale w zależności od tego, w jakim stanie będzie bądź nie będzie przycisk, czyli trzeba założyć, że taki opornik może pracować non-stop pod takim prądem. Ta moc, która się na nim wydziela, jest poniżej tych 2 W. Nie będą tutaj nam się grzały. Niniejszym stwierdzam, że udało się zrobić prototyp licznika, który działa i spełnia stawiane mu zadanie. Licznik ten będzie wykorzystany w następnym etapie, znaczy inaczej. Ten licznik konkretnie, ten egzemplarz oczywiście, no on pewnie pójdzie do zaorania, ale nie mówię, że od razu, tylko ewentualnie jak miejsce tutaj w tej skrzynce stanie się potrzebne. A na razie to niech sobie tutaj wisi. Jeżeli chodzi o projekt tego licznika, stwierdzam, że w takim razie, o ile w międzyczasie nie wpadnę na jakiś pomysł, żeby go ewentualnie udoskonalić, zmienić, no to wykorzystam w projekcie zegara przekaźnikowego, który oczywiście będzie miał na wejściu jakieś tam źródło sygnału zegarowego, czyli jeden impuls na sekundę. Potem będzie odpowiednio 6 liczników na jedności dziesiątki sekund, minut, godzin. Każdy z nich będzie miał odpowiednią ilość przekaźników, czyli te od jedności będą miały 5, ponieważ do 10, a te od dziesiątek tylko 3, ponieważ do 6. Wyjątkiem tutaj będą liczniki od godzin, ponieważ po pierwsze jedności będą zliczały raz do 9, raz tylko do 3, godzina 23 i potem 00. Dziesiątki godzin, ponieważ będą zliczały do 3, no to w tym momencie projekt tego licznika na pewno tutaj będzie trzeba albo zmodyfikować, albo wymienić na całkowicie inny.
Na pewno, jeżeli chodzi o jedności i o sekundy i o minuty, no to absolutnie bez zmieniania niczego możemy to wykorzystać. No cóż, na ten moment byłoby to wszystko i myślę, że następny film będzie prawdopodobnie na temat wstępnego projektu zegarka, czy też chociażby liczników w tym zegarku. Na ten moment żegnam się, dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.